Hej, siemano ludziska, z tej strony Rashibo. To jest taki krótki odcinek informacyjny z POE, a dokładniej, bo kurwa, Gemcutter Prism. Okej, to będzie się opłacało wziąć. A dokładniej rzecz biorąc, chodzi po prostu o to, że co i jak na kanale będzie się działo. Bardziej po prostu chodzi o to, że po prostu będziemy mieli małe zmiany. Jeżeli chodzi na przykład o serię World of Tanks, jak już tam pan kolega, mój Krzysztof, pisał, po co nagrywam takie byle co? No, jak już tam, jeżeli ktoś ogląda oczywiście naszą, moją serię z World of Tanks, to stwierdzenie byle co, no to jest tak, można powiedzieć, trochę na czuja robione, bo jednak jak odróżnić to, jak złoty nabój uderza o twój czołg, a jak uderza na przykład tam inny, to są według mnie takie no w miarę no, ważne rzeczy, tym bardziej jeżeli na przykład walczymy już na rankingówkach jakiś tam wyżej albo o twierdzę, o Jezu, Exile. Nie lubię tego typu rzeczy. Tak, no odnośnie kanału, no seria Deus Ex będzie się kończyła powoli. Za Deus Exem myślę, że przy dobrych wiatrach i odrobinie szczęścia wystartuje... No ruszcie. Przy dobrych wiatrach i odrobinie szczęścia wystartujemy z Dead Space'em 2. A mam nadzieję, że... No kurde, ciężki jest ten gościu. Ale przy dobrych wiatrach będzie to Dead Space 2. Dodatkowo myślę, że nie będzie większych też problemów z tym, żeby na przykład zrobić jakąś dodatkową serię koop. Jeżeli wam się oczywiście koopy podobają. Mam nadzieję, że wam się koopy podobają na moim kanale. Dodatkowo też jedna ważna informacja. Minecrafta u mnie już nie będzie, jak zauważycie już tak od dłuższego czasu go nie ma, a wszystko jest ze względu na to, że z Permem można powiedzieć inaczej, Perm zaczął w pewnym momencie robić streamy, za streamami już poszło bardziej właśnie w ten sposób, że już mu się na kanał nie chciało nagrywać, streamów w pewnym momencie też mu się chciało robić, no i tak jakoś niestety, wszystko no, poszło w niepamięć. Trochę szkoda, no bo na moje Perm bardzo dobrze umie gadać, na pewno gada lepiej ode mnie czasami. I po prostu no, chciałem go też namówić, żeby do tego wrócił, no ale no niestety, nie będę go na siłę też zmuszał, bo wiecie, no do takich rzeczy trzeba chcieć to robić, żeby właśnie był z tego jakiś konkretny efekt. Dodatkowo, no co, POE, jak widzicie to jest POE, Path of Exile, teraz po ostatnim patchu zaginieni Forsaken Masters, o ile się nie mylę, w które idzie bardzo mocno dostać w tiry. Może dlatego, że ja mam, moja postać nie jest zbyt puchowata. Tutaj, jeżeli byście chcieli coś więcej usłyszeć na temat POE, to sądzę, że gdyście zgłosili się do Tuzmana, to byście dostali naprawdę przekokrzenie dobry materiał z tej gry, ponieważ moja postać jest zrobiona bardziej dla fanów. Co jeszcze odnośnie kanału? No Deus Ex będzie się kończył. Faster Than Light kontynuujemy. Teraz ostatni odcinek XCOM'a. XCOM, właśnie. XCOM bo to jest taką serią, co miała być daily do końca miesiąca, chociaż teraz już wiem jak daleko jestem, wiem, że są problemy z tą serią, jeżeli chodzi o to, żeby coś tam ogarnąć, ze względu na to, jakie trudności gra sprawia. Pod względem po prostu takim, że no dostaję w ciry i czasami robię niektóre rzeczy chaotycznie, a to jest po prostu możliwe dlatego, że no żeby nie skłamać, nagrywam na przykład, przychodzę wieczorem, nagrywam na szybko jeden odcinek z XCOM'a, coś tam zacznę grzebać trochę, nie do końca też pamiętam z dnia poprzedniego co to było. No i na przykład na następny odcinek nagrywam, nie wiem, dzisiaj jest na przykład XCOM, dzisiaj jest 25 czy 6 już, o Jezu, nie pamiętam, chyba 6, tak, dzisiaj jest 20, no nie wiem, no zresztą zobaczcie, dzisiaj ten materiał się pokaże. To dzisiejszy odcinek nagrywałem dzisiaj rano około godziny 7, trochę po prostu przed nagraniem tego materiału informacyjnego, także no zrozumcie mnie też ludzie, że czasami po prostu ten, teraz też mam taki okres, że będę przechodził zmianę, mam zmianę roboty z jednej pracy w drugą i mam nadzieję, że jakoś po prostu to teraz się wszystko ogarnie też tak w miarę na spokojnie tutaj z mojej strony, że będę miał czas po prostu nagrywać, będę miał czas, żeby ogarniać wszystko. Jeżeli chodzi o fanpage, który i tak tam widzę, mało osób na nim jest, no to tam bardziej staram się wrzucać materiały, ale oczywiście jak gdzieś wyjeżdżam czy coś, no to tych materiałów też wtedy nie wrzucę, nie będzie ich na tym, na fanpage'u. To nie ma takiej po prostu możliwości, że nie mam po prostu możliwości fizycznie najczęściej wtedy wrzucenia kolejnych materiałów po prostu na fanpage. Mimo że i tak więcej osób dowiaduje się odnośnie filmów z kanału, ale no i tak, no chciałbym wszystko trzymać. Jeżeli ktoś ma jakiś sposób na to, żeby ogarnąć, na przykład, żeby było autopublikowanie na fejsie czy coś takiego. Mi się przynajmniej nie chciało zbytnio w to zagłębiać do tej pory. Jakoś nie miałem po prostu też na to czasu, żeby jeszcze dodatkową rzecz tam z tym ogarniać. Jeżeli ktoś by znał jakąś taką metodę, co by tam mnie zajęło, nie wiem, pół dnia, tak, ustawianie tego, no się śmieję oczywiście pół dnia, no ale wiadomo, żeby nie zajęło po prostu mi jakoś tam dużo tego czasu, no to spoko, dajcie znać, ja bardzo chętnie z tego skorzystam. Jeżeli macie też jakieś informacje w stylu, na przykład jakąś serię byście chcieli zobaczyć, albo jaką grę byście chcieli zobaczyć na moim kanale, też dajcie znać, zobaczę co da się zrobić. No mówię, w najbliższym czasie postaram się kupić właśnie Dead Space'a 2, ponieważ Dead Space 1 był bardzo dobrze odebrany. Cieszy mnie to, naprawdę cieszy mnie to, ludzie, że doceniacie przede wszystkim to w komentarzach, w tym co mówię, rozmawiając z tymi osobami, które tutaj właśnie bezpośrednio, osobiście znam też, które właśnie doceniają tą pracę, to ile ja wkładam w to. Dzięki, naprawdę, dzięki Krokus, dzięki Pixel, naprawdę, chłopaki z WOTA, dzięki, no i do tego jeszcze Sky. Sky, podziękowania za tutaj, no za to jak, co mówiłeś ostatnim razem na temat właśnie Deus Exa, naprawdę, dzięki. No i dodatkowo ludzie, co? No chciałbym, żeby właśnie było też tak, żeby wyście tworzyli też ten kanał, bo ja nagrywam materiały dla was. Wy jesteście ze mną właśnie dla tego kanału. No i chciałbym właśnie, żeby to wszystko jakoś współgrało, naprawdę. No w ten sposób, żebyśmy się ogarnęli z tym. No i najciekawiej by było dla mnie, gdybyście naprawdę wy podsunęli pomysł mi na jakąś najbliższą serię. Jak się na przykład skończy FTLK, albo zrobię serię dodatkową jakąś właśnie, taką specjalnie, serię od widzów, od Rasha dla widzów. Coś w takim stylu, co o tym myślicie, to moglibyście naprawdę napisać w komentarzach. Ja bym się bardzo ucieszył, gdyby naprawdę tutaj był duży odzew tego, jakby z tym można było zrobić, bo im więcej wy mówicie na temat właśnie tego, co się chcieli zobaczyć, tym lepiej właśnie ja mogę sobie tam wszystko zrobić, żeby to ogarnąć. No, jeszcze jak mieliśmy z Permem kanał, były propozycje w stylu na przykład tego, żeby nakręcić Assassin's Creed'a. No, Assassin's Creed'a nie mam, ale teraz też bym miał fizyczną możliwość lepszą kupienia go, więc no mogłoby być tak, że mógłby na przykład to być Assassin's Creed. No, oczywiście też wszystko, co by podchodziło pod wymagania sprzętowe, czyli jakiś tam super dobrych gier też nie, bo na przykład moja Buda, to jest moja stara Buda, to ona co ma? No i najgorszy problem to w sumie z procesorem, bo to jest, o Jezus Maria, dwurdzeniówka 2.4, dwurdzeniowy procesor 2.4 giga, no niestety. A jeżeli chodzi o Pentiuma, to jest tam staruszek, to ogólnie komputer już ma 7 lat, także też tam cudnie widów nie ma, dlatego tak jak dużo osób właśnie zauważyło, jak mogę tak na niskich detalach grać w WOTA. No idzie, jakoś idzie, no. No są właśnie te spajki, różne typu rzeczy się tam dzieją. Myślę, że w ciągu przyszłego roku powinienem zmodernizować na pewno budę, żeby była właśnie nówka, nie rdzewka. Czyli dobra, jeszcze raz, podsumowując może wszystko, co do tej pory stwierdziłem, co do tej pory mówiłem. Jeżeli chcecie jakąś serię, dajcie znać, pomyślimy, zobaczymy, przemyślimy. Odnośnie serii, najprawdopodobniej po Deus Exie będzie Dead Space 2. To jest taki dosyć myślę bardzo, z mojej strony chciałbym, żeby to był pewny ruch i mam bardzo dużą nadzieję, że uda się to działać, to wszystko. I będzie fajnie, pięknie, kolorowo, będzie wszystko śmigać jak ta lala. Dodatkowo Minecraft wylatuje ode mnie z kanału i nie wróci, nie ma co nawet marzyć o tym, żeby Minecraft wrócił, bo po prostu nie, po prostu powiedziałem sobie nie. Tak jak wcześniej byłem do tego przekonany, też tak 3 po 3. Tak teraz już jestem pewny, że Minecrafta u mnie nie będzie i z Minecraftem zrywamy stanowczo, mówimy stanowcze nie. Dodatkowo jeszcze co do WOTA, postaram się robić, jakby to powiedzieć, bardziej odcinki takie, gdzie będzie więcej akcji. Postaram się takie odcinki właśnie też nagrywać. By the way, Krokus, postaram się Ciebie też złapać, żebyś tam był na którymś nagraniu. Dodatkowo to wszystko chyba w sumie, co mogę więcej powiedzieć na temat właśnie tego, co będzie się w najbliższym czasie miało dziać na kanale, no bo reszta i tak jakby coś miało być, to wyjdzie w praniu. Takich rzeczy dodatkowych tam... Oj, takich rzeczy dodatkowych tam, co by właśnie miało być też na chwilę obecną się pokazać na kanale, no to więcej chyba nic nie mogę powiedzieć, no. Inaczej, jakby coś, jakieś miały zmiany być, no to dobrze wiecie, ja będę trzepał filmiki informacyjne. Póki co staram się robić ich tyle, żeby było dosyć, czyli jak coś mam do przekazania, to wam o tym będę mówił. Jeżeli nie mam nic do przekazania, no to się zagęba w kubeł, no i robimy materiały normalnie według grafiku. Dobra, może tak jeszcze wtedy... Kurde. Może postaram się jeszcze pokonać tego bossa wtedy w tym informacyjnym. Chyba że mi się portale zaraz skończą, to wtedy będzie bida, dupa, blada. No, ale cóż, zobaczymy. Ogólnie z tego co widziałem, gościu ma frostbite, czyli pewnie zamrożenie i to mi tak mocno tutaj... Dobra, trzeba odciągnąć tą hołotę tutaj. Mniejszych, słabszych mobów. Pewnie ci rangerzy mnie tutaj klepią mocno. O, tak jak myślałem, stun. No i jak widzicie teraz... No, jego samego zjeść można bez większych nawet problemów, tylko no właśnie był problem z tym, żeby Ady dobić tutaj. I bardzo ładnie. No dobra, i udało się też zabić bossa. Tak wygląda praktycznie czyszczenie map teraz w Path of Exile. Chciałbym jeszcze wam pokazać najchętniej kapliczkę taką. Tylko nie wiem, czy będą te kapliczki, bo ogólnie teraz w tym dodatku Master z zapomnianymi mistrzami. Respią się jeszcze takie fajne kapliczki, tylko tu chyba żadnej nie będzie. Dobra, tu nie będzie. To się zawiniemy stąd, pokażę wam jeszcze co i jak. O co jak chodzi. Tutaj mamy teraz coś takiego jak hideouty. Ogólnie możemy zdobywać właśnie takich NPC, to tak jeszcze tam off-topiciem powiem. Możemy sobie właśnie ustawiać nasze, jakby to powiedzieć, hideouty. To wszystko jest ustawiane ręcznie, tu było puste pole. Także no... Możemy sobie kupować u nich dekoracje różnego typu, dodatki. Kupimy sobie na przykład u niego... Kupię sobie na przykład u niego teraz jedno kowadło. Wejdźmy na przykład w edit, hideout. O, cyk, i sobie postawmy tu na przykład kowadło. No, obróćmy je tak. Pięknie. Done. No i na tym to wszystko polega. Także no, to jest wszystko ręcznie kustomizowane i jakby ktoś po prostu chciał, można mnie złapać pod nikiem, kurde, gdzie to było? Pod nikiem Serentinus najlepiej. Bo pod tym najczęściej jestem, no, staram się być tak w miarę, no, żeby sobie pograć po prostu. No, w miarę, żeby sobie pograć po prostu i tyle. Także cóż, dzięki wam za uwagę, odcinek się trochę też przeciągnął. Cóż, do następnego odcinka ludziska, do następnych let's play. I tak jak już mówiłem, jeżeli bym miał jakieś informacje, to dam znać po prostu szybciej. Także trzymajcie się, hej!